Do pracy na obozach starannie dobieramy instruktorów i wychowawców. Wszyscy instruktorzy posiadają uprawnienia zarówno żeglarskie, jak i wychowawcze. Również kierownicy posiadają stosowne kwalifikacje. Wielu instruktorów to sprawdzeni ludzie, z którymi pracujemy już od kilku sezonów. Zaangażowanie, motywacje i kwalifikacje naszej kadry są co roku weryfikowane. Instruktorzy szkolą się na obowiązkowych przedobozowych szkoleniach. Również spotykają się na podsumowaniu sezonu, po jego zakończeniu. Spotykają się również w przypadku obozów żeglarskich na unifikacyjnych rejsach, gdzie opracowujemy wytyczne do pracy na kolejne lata. Dlatego na osoby z przypadku miejsca tutaj nie ma. Do naszej dyspozycji jest lekarz z pobliskiego kampu junior w Kruklankach oraz kierowca zajmujący się dowozem uczestników i instruktorów do placówek służby zdrowia, gdyby zaistniała taka sytuacja. O wszystkich tego typu problemach będziemy Państwa na bieżąco informować. Oczywiście najlepiej, jakby ich nie było, ale tak jak w przypadku każdego sportu, mogą się pojawić sytuacje trudne i mamy na nie przygotowane odpowiednie procedury, tak żeby złagodzić, wyeliminować większość niepożądanych skutków. Instruktorzy zawsze przebywają na jachtach z młodzieżą, razem gotują, spożywają posiłki, nocują, żeglują i to sprawia, że większość problemów jest stosunkowo wcześnie wychwytywanych przez instruktorów, wychowawców i łatwiej jest sobie z nimi poradzić. Na każdym obozie będzie co najmniej jeden ratownik WOPR. Będzie również gitarzysta, który będzie prowadził zajęcia muzyczne przy ogniskach. I na każdym obozie też będzie, jednym z instruktorów będzie kobieta, co będzie stanowiło dużą pomoc, zwłaszcza dla dziewcząt. W przypadku konieczności przyjmowania leków podczas obozu prosimy o wyposażenie w nie dziecko i opisanie sposobu ich przyjmowania. To pozwoli instruktorowi danego jachtu dopilnować, by dziecko korzystało we właściwy sposób z leków. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.chris.com.pl.